Ktoś zrobił, fajnie bardzo zresztą, znaczy fajnie, no powiedzmy, porównanie cyklów jakby testowych, dodatków na tle jakby czasu, nie? Ile to generalnie ta połowa to jest to, co jest ważne, nie? Jakby on to dokleił do tego, co chyba już wcześniej było powiedzmy robione, nie? Że wiecie, że jakby z tym, ile trwały poszczególne patche w poszczególnych dodatkach. I powiem szczerze, że ja się w ogóle zdziwiłem, bo ja nie wiedziałem, że cykl testowy Legionu był... Nie pamiętam, że ten cykl testowy Legionu był taki długi, że był właściwie tak wyraźnie najdłuższy, a ja akurat w ten cykl testowy Legionu grałem. Pamiętałem na pewno, że BFA był bardzo krótki, uważam za krótki i w ogóle był, no źle, w ogóle to było źle. I z tego to są, i tutaj są pewne szacunki, bo to zakłada, no właśnie, tu jest nawet napisane, tutaj to zakłada, że beta Dragonflight zacznie się 6.23, przy czym tu by była w tym momencie alfa, no tak? To też zależy, jak oni ją poprowadzą. Ja osobiście liczyłem na to, że właśnie oni w ogóle wydłużą te cykle testowe, tak? Tak wyraźnie wydłużył, żeby to wszystko było na spokojnie, bo ja i przy Shadowlandsach, ja obserwuję wnikliwie cykle testowe od Legionu, można powiedzieć. I miałem wrażenie w zasadzie za każdym chyba prawie razem, mówię, aż tak nie pamiętam w tym sensie chyba Legionu, że trochę był taki moment, gdzie tak troszkę już się raszowało rzeczy, że jakby już nie było do końca tego takiego, tej takiej przestrzeni na spokojny jakby oddech i jakby tam zweryfikowanie feedbacku i może przeworkowanie czegoś kompletne i tak dalej. Często, moim zdaniem w Shadowlandsach w dużej mierze tak było, że oni mieli feedback, powiedzmy na tym etapie, oni mieli feedback na temat pewnych systemów w Shadowlandsach i oni wiedzieli, że pewne rzeczy... Nie jest tak, że oni nie widzieli tego feedbacku, oni go widzieli, tylko oni już na tym etapie nie mogli wyrzucić do śmieci połowy dodatku i zaprojektować to od nowa, bo tutaj już premiera musiała być, nie? Dlatego właśnie, i to jest właśnie myślenie, według którego ja chciałem, żeby te cykle testowe były dłuższe. To się chyba nie stanie, znaczy nadal w optymistycznym scenariuszu tutaj będzie dłuższy, według tego przynajmniej tych estymacji tego gościa, bo przypomnijmy, że my cały czas nie znamy daty alfy. Blizzard nic nie powiedział o tym, kiedy będzie alfa Dragonflight. Blizzard powiedział, że release Dragonflight będzie najpóźniej w tym roku, prawda? Więc to jest optymistyczny scenariusz. No, nie wiem, może jakby to by było ok. Nie wiem skąd jest do końca to, że alfa byłaby taka krótka, a beta taka długa. Trochę nie widzę tutaj tej informacji, jakby o tej, na czym polega ta spekulacja. Nie wiem, może będzie ok. Też w Dragonflight trzeba przyznać, że nie będzie aż tylu jakby systemów, które się mnożą przez siebie nawzajem w różnych wariacjach, tak jak było to przy Shadowlandsach chociażby. W ogóle mi się wydaje, że Shadowlands to był najcięższy cykl testowy dla Blizzarda pod tym względem. Więc nie wiem, no może jakby to nadal może być ok. Raz jeszcze, ja liczyłem na to, że te cykle kompletnie wydłużą, powiedzmy, do tego etapu, ale może nie będzie źle, no. Wiecie, tak naprawdę to, czy Dragonflight będzie skończone na premierę, to my będziemy wiedzieć tak naprawdę jeszcze przed wyjściem Dragonflightu. Nawet jakbym miał wyjść w tym roku, no to my będziemy obserwować te alfy przecież i te bety i co tam jest, co tam nie jest, no jakby... O! Poleciało wreszcie Dizzy Size. Mi nie zależy na tym, że dodatek wyszedł jeszcze w tym roku, lepiej wykuścili, bo później i dopieścili jak się da. Tak, ja również jestem takiego zdania. Dla mnie to by mogło być nawet, kurde, dokładnie za rok od teraz. To by mogło być dla mnie nawet dosłownie w czerwcu 2023, żeby było zajebiste kompletnie. Ja też jestem tego podejścia. No więc ja również jestem takiego podejścia, od zawsze to mówiłem. Mówiłem to również wtedy, kiedy na przykład Shadowlandsy przekładali. Ja mówiłem, że spoko, niech sobie przekładają, jeżeli to jest to, co trzeba, no to, żeby było dokończone, no to niech przekładają. No ale to wtedy głosy, które też zawsze niby mówią, że chcą, może być później, wiecie, it's ready when it's ready i tak dalej, no to wtedy ja pamiętam, że te głosy się wielce burzały, że jak to przełożone, więc wiesz, no to, ale to też trochę inny temat. Myślę, że znowu mieliby wypuścić niedorobione dodatki jak BF5, bo to teraz by prędzej dorobili 9.3 na szybko? Nie, w sensie, no, jeśli byśmy mieli zakładać taką, że tak powiem, złą wiarę po stronie Blizzarda w tym temacie, to zdecydowanie lepiej jest wypuścić niedokończony dodatek niż niedokończony patch. Bo patch, sęk w tym, patch, dajmy na to 9.3, czy to 9.2, czy jakikolwiek późniejszy patch w dodatku, może być turbo zajebisty,
a większość osób nawet jakby, no 9.2 jest fajnym przykładem, większość osób nawet w ogóle nie obejdzie ich to, ani trochę, bo oni już przekreślili dany dodatek i oni czekają na następny dodatek. Więc zdecydowanie, jakby wiesz, z perspektywy takiej, nie wiem, finansowej, takiej złowierczej, to lepiej jest wypuścić niedokończony dodatek, niż patrz na szybko. Co ten game będziesz coś robić ze Spiralusem i Niedźwiedziem? Kiedy czytałem początek tego pytania o endgame, to myślałem o czymś innym. Czy będę coś robić? Nie wiem. To jest w zasadzie nie do mnie pytanie, to jest bardziej pytanie do nich. Szczególnie patrząc, że i tak dostajemy sezon czwarty, więc gracze będą mieli co robić, czekając na dev. Nie no, wiesz, to będą mieli co robić gracze, którzy grają w Shadowlandsy cały czas, nie? Omówmy się, jakby to... Raz jeszcze, większość osób na ten moment już przekreśliło Shadowlands i po prostu czeka na ten nowy dodatek, no. Inaczej, no ja naprawdę, ja się boję, ja się obawiam o te Dragonflighty, bo chciałbym, żeby były jak najlepsze i dla mnie mogą wyjść naprawdę kiedykolwiek, byle byłyby dopracowane. Taką tendencję do, że tak powiem, pójścia w skrajności, że jakby, że na przykład robi coś, dostaje feedback, że w tym czymś są bardzo złe rzeczy. To Blizzard ma taką tendencję do powiedzenia: o, dobra, to teraz wszystko odwrotnie robimy. I teraz jakby przeginamy w drugą stronę. Albo jakby, że jak coś jest złe, to zamiast to dopracować, to Blizzard po prostu to skreśla i wywala. To jest prawda, że czasami tak robi. Choć, mówię, w niektórych przypadkach brutalna prawda jest taka, że ma to wiele sensu. No. Właśnie tak jak na przykład o wiele sensowniej jest porzucić Shadowlandsy, czy było, porzucić Shadowlandsy i skupić się na Dragonflight, niż odwrotnie. No, taka jest prawda, no. Def, mało rzeczy do spierdzielenia oprócz... mało rzeczy do spierdzielenia oprócz małej zawartości. No, czy jest mniej na pewno, bo raz jeszcze jest mniej takich systemowych red flagów, jakie były, dajmy na to, w Shadowlandsach, nie? Tak jak w Shadowlandsach się słyszało pierwszy raz, nie wiem, o Covenantach, tak? I tym, jak to będzie działać, no to przecież od razu, pierwsza myśl, no to... Ty, no kurde, że to jest bez sensu, tak? Jakby to gracze będą zmuszeni do grania w Covenant, których nie chcą grać, tak? No i dokładnie to się w zasadzie stało, znaczy... I tak wydaje mi się, że Blizzard to zamortyzował całkiem nieźle w wielu miejscach. Natomiast, no jakby, ale musiał się męczyć, jakby... Blizzard często robi coś takiego, że stawia sam sobie takie mega ciężkie do przeskoczenia poręcze i po prostu... I się męczy, nie? I jakby robi coś, jakby czego... Co sam sobie niejako... Dobra, ja pójdę może na drugi statek, żeby im tutaj w drogę nie wchodzić. Jakby sam się męczy z rzeczami, które sam sobie wymyślił, o, w ten sposób. W Shadowlandsach było tak bardzo. Konduity na przykład. Kompletnie zbyteczny jakby system. Kompletnie niepotrzebny. Zupełnie. No, ale przez to, że były, to kurde, no, było tyle dodatkowe jakby roboty Blizzard musiał poświęcić właśnie na to, żeby to balansować, te wszystkie konduity, soulbindy i wszystko mnożone przez wszystko i tak dalej, systemy na systemach, zamiast na przykład robić nowy content, inny, jakby dodatkowy, ilościowo, nie? W każdym dodatku są dodatkowe umiejętności, bronia za repair, konduktor, nie chcą, musieli dodać jakiś system. Znaczy, no właśnie nie. Znaczy, systemem właśnie w Dragonflight jedynym to są talenty. Przy czym to jest jeden system, w którym jest jakby cała no plus powiedzmy jeszcze te, no pewnie tier sety, nie? Bo zakładam, że z tego systemu się nie wycofają. A może się podleczymy trochę, czy coś? No, pewnie. I prawdą jest, że oni będą musieli to jakoś tam... To jest coś, to jest system, który będą musieli zbalansować. Co prawda on starczy na dłużej, no ale... Dalej jednak będą musieli, ale to nie jest aż jakby... Tam nie ma aż takiej jakby komplikacji... z paru systemów, które się jakby mnożą przez siebie, jaka była na przykład w Shadowlands. W Shadowlandsach było z tym najgorzej, naprawdę. No. Tylko znowu pytanie brzmi... Pytanie brzmi, jak bardzo będą jakieś takie skomplikowane, wiecie, variables, że tak powiem, jeśli chodzi o na przykład te systemy związane z craftingiem. Wydaje mi się, że ani trochę nie powinny być takie jak... Wydaje mi się, że nie, ani trochę nie powinny być takie rzeczy jak Shadowlandsami. I raz jeszcze... Optymistyczna wersja jest taka, że dzięki temu... A wydaje mi się... A to jest, znaczy optymistyczna, żebyśmy się też nie zrozumieli. Optymistyczna nie w sensie, to nie jest niepoprawny optymizm. Ja uważam, że jest na to wcale nie głupia szansa, że dokładnie takie właśnie było myślenie Blizzarda, że dzięki temu mogą się skupić bardziej na robienie kontentu jako takiego. Wiecie, nie systemów, tylko rzeczy typu tam...
nie wiem, jakieś tam questy do robienia, nie wiem, rzeczy związane z reputacjami, właśnie tam z profesjami czy coś, nie? Taki, wiecie, kon w takim, takim wąskim rozumieniu, nie? Takim twardym. No ale raz jeszcze, no jakby to jest wszystko jest kompletnym gdybaniem, przynajmniej dopóki nie zobaczymy alfy pierwszej. I nawet wtedy tam będzie dużo gdybania, no ale alfa to już będzie jakiś punkt odniesienia chociaż, nie? Dragon Riding. No tak, ale... ale... z Dragon Ridingiem to jest... nie wydaje mi się, żeby tam było specjalnie coś do balansowania. Wydaje mi się, że to jest raczej system, który trzeba potestować w tym sensie, żeby nie był zbugowany. Ewentualnie jakby to, jak szybko się osiąga progresję w ramach tego systemu. Pewnie to jest coś, co Blizzard będzie chciał tam na tej alfie i becie przetestować. Tak podejrzewam. Ale wiecie, to jakby to ani trochę, ani po prostu w 10% nie jest, jakby to nie jest tyle po prostu łamania sobie karku, co było przy tych systemach Shadowlandsów. No tak mi się wydaje, no. Talented Conduity trzeba... bardzo dziękuję Frontowy za subeczkę, bardzo, bardzo dziękuję za 6 miesiąc Prime, bardzo dziękuję. I tak trzeba to tuningować, niezależnie w którym miejscu się znajduje. Nie, nie, nie rozumiemy się. Znaczy tak, masz rację, ale to nie jest to, o co mi chodzi. Mi chodzi o to, że to jest i to jest... w ramach jednej matrycy. I to jest istotna moim zdaniem różnica. Jakby to jest po prostu... te talenty nie do końca... znaczy trochę, wiadomo, trochę są, bo różne tam ścieżki są i tak dalej, ale... nie jest moim zdaniem aż tak jak w Shadowlandsach, że tam masz trzy systemy, które się nawzajem w różnych konfiguracjach jakby się przez siebie mnożą i trzeba te różne konfiguracje jakby wobec siebie zbalansować. Czaj, że jakby... jest, nie wiem, jakieś... soulbindowa jakaś, nie wiem, pasywka. Czy tam, dajmy na to, aktywka, kurde, ta... covenantowa. I do tego masz różne soulbindy i do tego masz jeszcze różne tam potem jeszcze tier sety i tak dalej. I jakby... i to wszystko trzeba było jakby... różne jakby drogi, wiesz, pójście jakby przez to wszystko jakby... to się bardziej mnożyło nawzajem, gdzie przy talentach masz po prostu różne drogi, nie? Na razie, że tak mi się wydaje, że powinno być to mniej... mniej upierdliwe do zbalansowania. Ale zobaczymy, no zobaczymy. No na pewno, podejrzewam jedno. Dragonflight na swoim starcie będzie turbo niezbalansowany, jeśli chodzi o klasy. Tak mi się wydaje, że jest całkiem spora szansa na to. O, on ma ten Cortelos Riddle, proszę bardzo. No bo niejako tak naprawdę w pewnym sensie każda klasa jest reworkowana, nie? Więc oni na dzień dobry dosyć duży gdzieś tam kawałek ciasta do odgryzienia mają. Ale raz jeszcze... no nie, wydaje mi się, że jest to do zrobienia, tak? Ale to jest... wszystko tak naprawdę już teraz zależy od tego, na jakim etapie oni z tym teraz są. Jeżeli im wierzyć, to są na późnym etapie. No i to jest ta optymistyczna wersja. No jeśli są na późnym etapie, no to faktycznie może Dragonflight jak najbardziej może wyjść w tym roku i być nawet skończony. W sensie jakby wiecie, nie być nieskończony, o w ten sposób.